że my zostaliśmy uratowani w swoim życiu. Uratowani zostaliśmy w swoim życiu z największego problemu. Tak naprawdę z problemu śmierci, który dotyczy każdego z was. Amen. Bo umrzeć trzeba. I trzeba zdać sprawę po tym życiu u sprawiedliwego Boga. Trzeba będzie zdać sprawę z tego, jakiego wyboru i jakich priorytetów życiowych się trzymałeś cały czas. Zda każdy człowiek sprawę z priorytetów swojego życia. Każdy. Jeśli dzisiaj wydaje ci się, że ważne jest to, aby być dobrym człowiekiem, to błądzisz i nie ma w tobie prawdy. Jeśli wydaje ci się, że wystarczy to, że chodzisz do kościoła, wypełniasz jakiś schemat religijny i jakąś sobie przychylność zdobędziesz u Boga, jesteś w błędzie. Każdy człowiek, który myśli, że własnymi uczynkami i własną dobrocią jakkolwiek zyska sobie Bożą przychylność, idzie do piekła. Ja zyskałem Bożą przychylność. Wiecie, w jaki sposób można ją zyskać? W tylko jeden sposób. Ja ten sposób odnalazłem. To sposób stary jak świat, ale niezawodny, bo to jest Jezus. Jezus i Jego drzwi, czyli On sam. Te drzwi są cały czas otwarte, póki trwa jeszcze to, co się nazywa dzisiaj. Póki trwa ten czas, masz szansę i masz możliwość, bylebyś nie skończył, jak ci, którzy pragnęli wejść, ale niestety drzwi już były zamknięte. Był wtedy płacz i zgrzytanie zębów. Nie bądź z tych. Ja dokonałem najważniejszego wyboru w swoim życiu. Wybrałem Jezusa. Wybrałem Jezusa, uwierzyłem w to, że On wziął moje grzechy i moje winy na siebie. Zapłacił za nie swoją krwią. Umarł za mnie. Zmartwychwstał. I ja tego Jezusa ogłosiłem swoim Panem i Zbawicielem. Uwierzyłem w sercu, że to On. I od tej pory stałem się człowiekiem nowym, innym, już nie przestępcą. Nie tym, który kiedy grzeszy, to jest zadowolony, że dobrze zrobił. Ale tym, który kiedyś kiedyś kochał grzech, a dziś go nienawidzi. Bo kiedy zamieszka w tobie Duch Święty, kiedy oddasz panowanie Chrystusowi nad swoim życiem, wtedy właśnie staniesz się nowym człowiekiem. Aby wejść do nieba, musisz narodzić się na nowo. Musisz stać się nowym człowiekiem. A zrobić to tylko możesz dzięki temu, że pokłonisz się Jezusowi. Każde kolano się pokłoni Jezusowi i każdy język wyzna, że to Chrystus, Boży Syn. Czy ci się to dzisiaj podoba, czy ci się nie podoba, i tak wyznasz, że to Boży Syn, i tak wyznasz, że jest Bogiem, i albo będziesz to wyznawał w niebie, albo w piekle, ale każde kolano ugnie się na imię Jezus. Oto prawda, którą dzisiaj, której dzisiaj my, głosząc tutaj, wy nie znacie jej ceny. Myślicie, że to jest bezwartościowe. Ale, właśnie to ale, tutaj jest problemem dla was. Prawdą jest to, że zbawienie wykonało się na krzyżu. Odejdź z tym, to jest ścierwo. Zbawienie wykonało się na krzyżu Golgoty 2000 lat temu. Nie musisz prosić Boga o coś. Nie musisz wypraszać. Boga się nie wyprasza, bo to jest Ojciec. Wypraszasz Ojca o kanapkę rano? Wypraszasz? To dobry Ojciec. Znam tego Ojca. On mnie uratował. I wiem, co to znaczy być człowiekiem uratowanym i wiedzącym, gdzie idzie. Ja wiem, gdzie idę. Ale wy nie wiecie, nie wiecie, gdzie idziecie. Nie macie pojęcia.
wiecie tylko tyle, że idziecie do domu albo do złotych tarasów i nie zastanawiacie się nad tym, co będzie dalej. Nie zastanawiacie się, ale każdy człowiek w życiu swoim po śmierci zostanie właśnie osądzony na tej podstawie, że mógł i miał szansę. Dlatego każdy odpowiada za swoje życie indywidualnie. Każdy człowiek indywidualnie stanie przed Bogiem. I wtedy zapadnie sąd. Nade mną się już wykonał. Ku życiu. Dlatego, że uwierzyłem w Jezusa. Uwierzyłem, że to dzięki Jemu i Jego czynom i tym, co zrobił, ja mogę stać się sprawiedliwy. I dziś jestem sprawiedliwy. A jeszcze niedawno, kilka lat temu, sprawiedliwy to był dla mnie sąd, który mnie skazywał na długie wyroki. Ale dzisiaj ta sprawiedliwość już jest po innej stronie. Amen.